Szczęść Boże! Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy mieli filmik, jakby można rzec, taki dwuczęściowy. To znaczy, pierwsza część filmu będzie dotyczyła, ogólnie rzecz biorąc, tego oto piwa pod nazwą Ikibir Zero z dodatkiem zielonej herbaty. A druga część filmu to będzie polemika z panem Tomaszem Kopyrą na temat niczego innego jak filmu pod tytułem Tęczynek w petach. Chodzi konkretnie o pety. Dobrze, przejdźmy zatem do pierwszej części filmu. Ikibir Zero niestety nie znalazłem wiele na ten temat. Znalazłem na temat Ikibir, ale Ikibir Yuzu informacji. Jest to piwo ala japońskie. Dlaczego ala japońskie, a nie japońskie? Ponieważ tutaj czytamy, że kraj pochodzenia to jest Holandia. I też to jest warte zauważenie, to jest to, że zawartość alkoholu oczywiście 0% w tym przypadku, prawda? A także jest odpowiednie dla wegan. Co jeszcze tutaj warte podkreślenia, to są składniki, czyli woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, zielona herbata, chmiel, naturalny aromat imbirowy, drożdże, kwas mlekowy. Jest to bezalkoholowe piwo w stylu japońskim o smaku zielonej herbaty. Design tego, no to wygląda tak jak butelka piwa, prawda? Jakby tutaj ala japońskiego, tak? Mam tutaj oczywiście, nie wiem czy to jest katakana czy hiragana. W każdym razie, no jest to pismo japońskie, tak? I tak jak mówiłem, znam i Ikibir Yuzu, słyszałem o nim, czytałem, że tam jest dodatek owocu Yuzu. To piwo Ikibir Yuzu, a prawdopodobnie to również, nadaje się pod rzeczy typowo japońskie, czy na przykład pod sushi. Dobrze, zatem otwieramy to piwo i będziemy je pić. To piwo kosztowało w świecie smaków 11 zł. Tak wygląda tutaj kapsel, prawda? I lejemy piwo. Poczekamy chwilkę. Bardzo ładna piana. Bardzo fajna. Ale niestety szybko znika. To jest, uważam, że jego wadą. No i próbujemy. Zobaczymy za to nosowo. Coś mnie w tym piwie drażni, a jednocześnie coś mnie w tym piwie pociąga. Drażni mnie prawdopodobnie taki metaliczny smak tego piwa. Nie wiem, ale to mnie denerwuje. Natomiast co jest fajne w tym piwie, to moi drodzy, to, że tam czuć smak herbaty rzeczywiście. Prawdopodobnie jest to nic innego jak bardzo popularna japońska zielona sencha. Najbardziej popularna japońska herbata. Grupa herbat, bym tak powiedział. Także, czy ja to piwo polecam za 11 zł? Powiem szczerze, dałbym za to piwo jakieś 5-6 zł, nie więcej na pewno. No ale jest to piwo japońskie, prawda? Więc pewnie, czy też zasadnie nie tyle japońskie, co piwo w stylu japońskim. Więc pewnie sobie coś tam biorą, jakąś marżę czy coś. Ale mówię, 11 zł to jest za dużo, połowa tego. 5-6 zł mniej więcej, tak? Za to piwo. I tyle. Teraz przejdźmy do drugiej części filmu. Moi drodzy, niedawno pan Tomasz Kopyra nagrał film pod tytułem Tęczynek w petach. No i oczywiście jak najbardziej film profesjonalny, prawda? Pan Tomasz Kopyra jest profesjonalistą, jeżeli chodzi o piwo. To jest człowiek, który
Brał udział w różnego rodzaju konkursach piwnych, był sędzią piwnym. Zna się na tym napoju, prawda? Jak niektórzy mówią, napoju bogów. I zna się doskonale, więc ja w kwestiach piwnych polemizować z panem Tomaszem Kopedą nie będę, bo się na tym nie znam. Natomiast o co tu chodzi? Chodzi o kwestię petów. O to chodzi. O nic więcej. O kwestię przechowywania piwa w petach. Moi drodzy, nie chodzi mi o to, jak piwo w pecie smakuje, prawda? Czy ono się nagrzewa na przykład słońcem, czy też nie? No bo na przykład jak mamy zieloną butelkę, prawda? No to zielona butelka powoduje to, że z tego co słyszałem między innymi od pana Tomasza Kopedy, że taka butelka po prostu łatwiej z tego co wiem chyba absorbuje promienie słoneczne i potem to piwo jest szybciej się psuje, nie wiem dokładnie, ja tutaj nie chcę jakby o tym dokładnie mówić, bo się tak jak mówię podkreślam nie znam na tym. Tak samo nie polemizuję z tym, że piwo w petach jest lepsze czy gorsze od piwa w butelce. Chodzi mi o coś zupełnie innego. Chodzi mi o kwestie ekologiczne. O kwestie przyrody. I pan Tomasz Kopyra w moim właśnie komentarzu, pod moim komentarzem powiedział, że kraje takie jak Japonia, prawda, czy też Stany Zjednoczone, chyba Niemcy bodajże tam wymienił, i tutaj napisał ironicznie, że kraje, prawda, zacofane, tak, takie jak Niemcy, prawda, i tak dalej, no, nie robią tego, co tutaj świetlana Rwanda. Ja oczywiście nie cytuję dokładnie, szczegółowo tego, co napisał pan Tomasz Kopyra, tylko cytuję tutaj kwestię dotyczącą po prostu sensu tego, co jest powiedziane. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że ja tu wymienię Rwandę, ponieważ swojego czasu przeprowadzałem wywiady z misjonarzami. Jeżeli chodzi o Rwandę, to były to przynajmniej dwa wywiady. Ponadto też sporo czytałem w internecie na temat tego kraju. Sporo też czytałem w książkach. I dosyć dużo o tym się dowiadywałem. Między innymi jest taka książka księdza Rusinka pod tytułem Dzieci z Rwandy. Warto przeczytać ją. To jest o latach 90. w Rwandzie. O tym ludobójstwie, co się tam działo i tak dalej. W tej chwili Rwanda jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów Afryki. I tam swojego czasu zakazano używania butelek plastikowych, a więc również petów. Prawda? Dzięki czemu Rwanda stała się krajem czystym. To nie jest taki syf, jak mamy na przykład w Ugandzie obok. Obejrzyjcie sobie film, filmy, które dotyczą Ugandy. To jest... Tam jest też seria filmów o Filipinach, o Albanii, z tego co pamiętam. Właśnie próbuję sobie, wiecie, przypomnieć jak ten tytuł dokładnie tego filmu. Bez planu, o, bez planu sobie obejrzyjcie, bez planu na temat Ugandy i na temat Rwandy. Zobaczycie jaka jest tam różnica między jednym krajem a drugim. W jednym mamy syf, prawda, na drogach i ulicach, prawda, a na drugim mamy porządek, Ordnung, jak to mówią Niemcy. Rwandczycy mają w sobie to, że dbają o porządek. To jest po prostu, no, wyróżnik na tle krajów afrykańskich. To jest afrykański kraj, który jest uznawany za kraj europejski w pewnym stopniu. To nie jest Afryka dzika jako taka, prawda? Mówię w tej chwili obecnie za rządów pana prezydenta Pola Kagame. Chociaż wcześniej pewnie też tak było. Bo ludobójstwo to jest inna kwestia w ogóle. Ja o tym tutaj nie będę tego tematu poruszał. Natomiast chodzi o kwestię samego dbania, tak jak mówię, o środowisko. I pan Tomasz Kopyta powiedział o krajach zachodnich, tak? Że jakby kraje zachodnie były tymi lepszymi. No mi się wydaje, że jednak nie jest tak. Ja już abstrahuję z kwestii moralnych, od tego, co się dzieje w Niemczech na przykład. Czy, nie wiem, w Wielkiej Brytanii. W kwestiach, tak jak mówię, moralnych, typu
homoseksualizm, aborcja i tego typu rzeczy, tak? Jako rzymski katolik całkowicie to odrzucam. Natomiast chodzi mi o kwestie typowo przyrodnicze. Czy na przykład, nie wiem, tam podam taki przykład pierwszy z brzegu, czy Francja, moim zdaniem, w kwestiach przyrodniczych jest 100 razy gorsza niż na przykład Białoruś czy Polska. Ona by się porównywała, nie wiem, z Ukrainą na przykład. A nawet nie wiem, czy by nie byłaby gorsza. Tak jak słyszałem z opowieści, Ukrainę znam, bo widziałem. I wiem, że tam nie jest zbyt czysto, delikatnie mówiąc. Natomiast Białoruś czy Litwa to są kraje bardzo czyste. Biedne, ale czyste. I mi o to chodzi. Skoro tyle mówimy o przyrodzie, skoro nawet papież Franciszek podaje encykliki, prawda, dotyczące natury, przyrody, no mamy ten nieszczęsny synod w Amazonii, tak, nieszczęsny dlatego, że tutaj chodzi o kwestie doktrynalne, o kwestie dotyczące liturgii i tego typu rzeczy, to mi się to nie podoba bardzo, ale to pomijam, skoro nawet tutaj, nawet sam papież mówi, i akurat to, że mówi o przyrodzie, jest słuszne. Bo zobaczcie, ile my tak naprawdę marnujemy żywności, co robią, jak wracają do plastikowych torebek, plastikowych rzeczy i tak dalej, to takie plastikowe rzeczy robią. Wyrzuca się taką plastikową rzecz na przykład do oceanu i ta plastikowa torba na przykład dusi żółwia morskiego, prawda? Niszczy przyrodę. Takie plastikowe świństwo rozkłada się przez ileś tysięcy lat. I o to chodzi. A tym bardziej w Polsce, w kraju, gdzie moim zdaniem jest bardzo dziwny system, jeżeli chodzi o kwestie, znaczy o kwestie, że tak powiem, recyklingu puszek po piwie, recyklingu na przykład właśnie petów, nie wiem, powiedzmy, butelek szklanych również. Tym bardziej powinien być zakaz używania plastiku. I bardzo dobrze, że się zaczyna ten zakaz. Że jest teraz tego coraz więcej. Bo to jest rzeczywisty problem, moi drodzy. A nie na przykład zabijanie zwierząt futerkowych, przykładowo. To jest problem. Dlaczego ja na przykład mogę, powiedzmy, dajmy na to, oddać butelkę piwa Lech i dostać za to na przykład 20 groszy, aż na przykład butelki piwa Żywiec nie mogę. Nie wiem dlaczego. Jaki jest tego powód? Dlaczego nie mogę oddać piwa na przykład, mam na myśli butelkę po piwie, bezalkoholowego? Dlaczego nie ma, słuchajcie, tak jak jest to w krajach zachodnich i słusznie, na przykład w Niemczech z tego co wiem, nie mogę dostać na przykład, moi drodzy, po prostu nie ma automatów, że ja sobie wrzucam do automatu na przykład puszkę, nawet niech to będzie puszka, nie kolejnicie po piwie, tylko po Coca-Coli na przykład, po czymś innym. I ja tę puszkę recyklinguję. Dlaczego my tego nie robimy? Dlaczego, słuchajcie, moi drodzy, na przykład państwa zachodnie wyrzucają tysiące ton śmieci do Afryki? A tak mają usta pełne frazesów, prawda, na temat praw czarnych ludzi, prawda? Dlaczego tego się nie robi? To jest podstawowe pytanie, podstawowa zasada. I z czego powinien wynikać porządek? Bo wzorem dla mnie, moim zdaniem, są dwa kraje tutaj, jeżeli chodzi o porządek. Rwanda i Litwa. Na Litwie, moi drodzy, jest dzień, nie wiem, sprzątania tego kraju, prawda, to się tak nazywa, który jest porównywalny z naszą Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Ja tu nie mówię oczywiście o tym, czy Orkiestra Świątecznej Pomocy ma rację, czy nie ma racji i tak dalej, i tak dalej. W kwestie pana Owsiaka nie wchodzę. Mówię tylko o siłę tego, tej rzeczy, prawda? O siłę tego, jak to jest ważne dla Litwy w tym przypadku. I to jest naprawdę czysty kraj. Ja tam byłem kilkukrotnie. Ja byłem w Wilnie, byłem, słuchajcie,
w tym, w Giedrajciach, obok Wilna. Byłem też, moi drodzy, na Górze Krzyży, w Jurgajczaj, w Szawlach, w Kownie, prawda? Więc kilka miejscowości zwiedziłem, widziałem ten kraj. Osobiście, rozmawiałem z Litwinami. I ten kraj jest naprawdę czysty. Ten kraj jest czystszy niż na przykład Czechy, niż na przykład Polska. Znam oba kraje, prawda? W Polsce żyję, a w Czechach też byłem na Morawach. I widziałem, jak na przykład, jaki jest syf na przykład na dworcu, prawda, w czeskim Cieszynie. Ja to wszystko widziałem. Na oczy własne. I widziałem, jak wygląda Litwa. Jaki tam jest porządek. Dlaczego? Dlatego, że pewne rzeczy wynikają z... uważają mi się z dwóch kwestii. Po pierwsze, z kultury człowieka. A po drugie, co bardzo ważne, wynikają też z pewnych tradycji. A tradycje litewskie, bo od holenderskiej aż tak nie znam, były zawsze takie, że się dbało o przyrodę. Zawsze się dbało o to. Przyroda była blisko człowieka. I to trzeba by było pociągnąć, wziąć za sobą. To są tradycje jeszcze pogańskiej Litwy, rozimowierczej Litwy. My nie możemy być obok przyrody, bo my jesteśmy częścią przyrody. To, że według świętej wiary katolickiej zwierzę nie ma duszy, która jest duszą, że tak powiem, żyjącą na wieki, tak jak w przypadku człowieka, nie oznacza, że my tego o to zwierzę nie mamy dbać. O to drzewo nie mamy dbać. Bo samo Pismo Święte mówi o tym, żeby dbać o ziemię. Więc panie Tomaszu, to jest nieważne, czy to jest kraj zachodni, czy nie. Powinniśmy brać przykład z tego, co po prostu jest dobre. I tyle. I na tym zakończę. Szczęść Boże z Panem Bogiem. I golnę sobie na koniec resztę tego piwa. Wiecie co? Zapachło jakieś takie metaliczne trochę jest. Nie wiem dlaczego. Tak jakby pomidor jeszcze dodatkowo. To akurat zapach mi trochę nie pasuje. To tak przy okazji dodam. Do opisu piwa. No dobra, szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.